Witam Was bardzo serdecznie w Disciples 2 Bund Elfów. Kontynuacja misji Dłonie Lodowca od Welesza hordami w 84 dniu. No, mamy już tutaj porachunki z powietrznymi jednostkami za sobą, więc MacHagin w antycznej pagodzie i biały smok. No nie pozostało tu nic prócz wspomnienia, nawet nie ma nagrobku. Wszystko na wodzie. Dobra. Weźmiemy sobie tę skrzynkę, ale niech to zrobi szkieletor. Eliksir życia tutaj był. No i teraz tak, zrobimy sobie kilka kroków. Myślę, że te 12 punktów ruchu już wystarczy. I teraz buty żywiołów. Nie, jeszcze jednak mogłem jeden ruch zrobić. Okej, teraz już będę wiedział. No i teraz będzie od groma siana. Trzeba będzie to wykorzystać, sobie pobudować miasta, chociaż w większości i tak nie mam czego. Oto klany zrobiły robotę. Zostało w sumie jeszcze jedno miasto do zdobycia. Co też sobie uczynimy. Jak tylko czas na to nadejdzie. No teraz w zasadzie to mogę sobie czyścić mapę z wszelkich neutrali. Ale właśnie. Możemy zrobić jeszcze taki myk, że już się powoli może zajmę stolicami. Oczywiście serce lodowca musi paść na końcu. Ale to zobaczycie, co ja tutaj bym chciał uczynić. No i chyba uciekniesz, panie, co? Dobrze, że byliśmy szybciej nowicjuszem. Okej. Niedźwiedź tutaj robi robotę. Nie musisz wzmacniać. Czekaj, wzmocnij. Czy w sumie to nie było potrzebne, bo i tak ucieknie. A dobra, dogonimy go. Teraz buty trzeba zmieniać. No, sztandar w sumie też. Mimo wszystko ten uderzenia się sprawdza. Wolałbym oczywiście mieć pancerz. A, i tutaj lodowy filar pewnie wejdzie w mojego Nosferata, znając życie. No nie, nic takiego nie zdarzyło się. No, klany z Rozgowiczem już gotowe. No nie, ja tutaj nie dam rady podejść. No to pokonaj mi to. Proszę bardzo. A i oczywiście jak zawsze przypominam o linkach w opisie. Jak wam mało mapek, to możecie ściągnąć wszystkie weleszowe i moje mapy. I grać ile popadnie. Okej, teraz tak, ty tutaj w sumie podejdź bliżej. Jakby mieli zamiar wyjść tylko dwa pola z miasta, no to żebyś mógł złapać takiego dowódcę. No, teraz lodowy filar wszedł. Co by tutaj? No właśnie, stolica. To tą imperialną dobrze byłoby rozwalić. Znowu mu się udaje uciec. Dobra, to idźmy do sklepu. Tu zrobimy... Nie no, przejdziemy sobie tak. 38 zostaje. Idziemy sobie prosto do sklepu. Co my tu jeszcze mamy? No sporo tego. Można to rozdzielić.
naprawdę, na spokojnie. Tu już będę miał 10, więc na obie stolice mam eliksirów ochrony. No, celności też się przydadzą. Inicjatywa, też można byłoby ją zwiększyć, ale to jak tutaj. 6 wigorów, w ogóle tego też jest dużo. Można by było użyć tak naprawdę na 4 jednostki, więc 2 mogę wziąć. A jak zasobność tego sklepu? Bo tam też tego było sporawo. Więc może nawet spróbuję sobie zrobić to tak, żeby... No tu też jest 5. No to może cała armia brać jak wlezie. Sobie to tak porozdzielam, żeby na obie stolice starczyło. Trzy mogę na tył dać. Wy nie musicie mieć tego dodatkowego pancerza. A jeszcze by się przydał sztandar. Mi się wydaje, że na terenach legionów, tych neutralnych, to tam coś było takiego fajnego. Myślę, że jeszcze sobie tutaj zatoczymy kółko. No to będzie tutaj trochę transportowania przedmiotów i tak dalej. Jeszcze zanim tutaj rzeczywiście wejdę w stolicę, no to... Miejscówka jedna jest do odsłonięcia. Okej, to co? Tutaj... Tobą się zajmiemy już do końca. Przy okazji już przetransportujemy dla dowódcy przedmioty. Dobra, 43, 40. Musi zostać. No i masz pan. Wiesz pan. Liczne ostrze. I co tu jeszcze? Tobie ofensywnie tutaj zapodamy. I przy okazji sprzedam. Co tutaj? Kamień runiczny? Kamień runiczny. I róg świadomości będzie. Dla tego drugiego dowódcy. No talizman siły też byłby niezły, ale jak korzystania z talizmanów... Chociaż w sumie można byłoby moc wziąć, ale to tam nie będzie aż takie dobre. To już lepiej by było wziąć korzystanie z talizmanów, bym jeden talizman sobie zużył wtedy. Tak poza tym, no to chyba nie ma jakoś nadzwyczajnie niczego. No cóż, to zostawi się tą stolicę na koniec, chociaż mógłbym zrobić tak, że pokonam strażnika, zostawię lekkostopego, czy co tam jeszcze będą mieli. No i zgarnę doświadczenie za strażnika, a stolica będzie nieruszona. A oni i tak go nie wskrzeszą. Można było też się pokusić o coś takiego. Chociaż byłoby to możliwe. Tylko musiałbym całkowicie zastawić im stolicę, żeby odkładali sobie kasę i by w końcu może go wskrzesili. I co? I to by wyszło wtedy, że można strażnika stolicy pokonać kilka razy, nie? I ładnie się doekspić wtedy. No tak naprawdę konkretnie. Ale to już jest, no, kombinacji a kombinacji, ale warto spróbować, bo wiecie, w sumie tak nie próbowałem robić, ale to by mogło zdać egzamin. Jak już tak naprawdę bardzo byśmy chcieli się bawić scenariuszem, a czemu nie? Dobra, podejdźmy sobie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No możemy podejść tu maksymalnie. Okej. No i dobra, będziemy się próbować z imperialnymi.
No to najpierw zaklęcia. Ciekawe, czy jeszcze jakieś poza tym będę miał do zdobycia talizmany, czy coś będzie w ogóle ciekawego. Ten talizman siły, no to jeszcze tam akurat można byłoby tę umiejętność wziąć. A teraz miałem mistrza oręża, tak, no to więcej doświadczenia mi wpadnie. Schylne klanów, to jeszcze w ogóle mógłbym osiągnąć taką inicjatywę w sumie. Jakby dał eliksir chyżości i szybkości, to może wojownik widmowy byłby szybszy niż strażnik stolicy, chociaż... Dobra. Pancerze tutaj mam. 57 inicjatywy. No to bym miał 64. Plus 18 to 82. No to za mało będzie. Teoretycznie mógłbym go wyprzedzić mając 82. To jakieś tam szanse są, ale to... To już prędzej dowódca, ale to... Nie ma za bardzo tutaj czym go sparaliżować. Okej, no to co, pijemy tutaj. Taki eliksir. Taki eliksir. Wojowników widmowych się ulepszy maksymalnie. Ciekawe swoją drogą, czy Nosferat to przeżyje. Nie no, 75 pancerza, kurde. No i teraz ciekawe, czy w ogóle dostanę zaklęcia od Imperium. Dobrze by było. One by się przydały akurat. Dobra, wezmę, wyłączę animację. Żeby to trochę szybciej mogło pójść. Paraliż nie wszedł od widmowego. Dobra, teraz wszedł. Dobra, na szybko to się zrobi. No i pięknie. 2021. No, czyli tam niewiele by brakowało widmowemu. Teraz czy będą zaklęcia? Zasoby są. Są zaklęcia. Super, święta zbroja. Skoczyła. Lodowy filar. Menta Minoris. No to chyba właśnie z tej wieży sobie wykupili. No to dobrze, że lodowej tarczy nie brali. Okej, okay, no to porobiona stolica Imperium. Zaklęcia też wyhaczone. No to elegancko. Porobione. Jak należy. Podlecz tutaj trochę. No teraz już chyba będziesz trafiał odcinek, co? Mając takie szanse. A to już inaczej nie może być. Ale doleczone do końca. Do pełna, o to chodzi. No i teraz zostają tylko klany. Imperium już porobione. A z taką ekipą to nie jest problem. Swoją drogą, co ja tu w ogóle jeszcze mogę do Ajax spić? Ciekawe, który poziom właśnie, czekajcie. Niech no ja sięgnę pamięcią. Który tam poziom był? 12? 30? Maksymalny na tej mapie. No na pewno teraz musimy sobie pełne skupienie na tym, co mamy na mapie, zrobić tak, żeby dowódca zdobył poziom. Dopiero później można by spróbować ze strażnikiem stolicy i tak, żeby zostało tam jeszcze coś. Jakiś miotacz toporów, czy lekkostopy, cokolwiek. To by można było wtedy sprzątnąć strażnika i nie wygrać jeszcze misji. Walkiria? O kurde.
120, tak, to będzie 240. Tylko bądź nowicjusz uprzednim, no. Ale nie musiałeś. Poszło, 128. Dowódca zdobył poziom, dzięki. No i tu mędrzec tylko wyszedł. O, a skoro mędrzec, to można byłoby przekazać te kule i tam sobie poekspić. Ale dobra. Na razie tutaj się zajmę. A bo uzbrojonego mężczyzna może być szybszy. Ale nie jest. Miota rzeczywiście swoje musiał zrobić. A krasnoludzki na pięstnik. No na początek tam zawsze spoko, taka zdobycz. Nie chciałeś się wyleczyć. No to nie. Dobra. Ty się wylecz na Sferacie. Tu arcywampir jeszcze poproszę. No, nie wchodzi tego za dużo. Dobra, trzeba wykańczać jego mościa. No i ładnie, jest siódmy poziom. No to weźmiemy sobie może te talizmany. Zobaczymy, co jeszcze uda się wyhaczyć po drodze. Czy to będzie coś ciekawego, czy raczej takiego mniej ciekawego. No tutaj byś musiał jednak trochę coś pokombinować. Mędrzec to niech sobie tam przeżyje najwyżej. No, chociaż w sumie nie, lepiej niech nie nawala, bo jeszcze go zabije. No, teraz to już nie przesadzaj tak z tymi walkiriami. Powiem wam, że ja bym chętnie uciekł i te walkirie sobie złapał swoim Nosferatem, no ale to nie da rady. Nie zdążę. Ale nie jest dobry na takie walki, bo jest szybszy od walkiri. Akurat dobrze daje radę. No właśnie, panie, co tutaj? Mądrość tajemna, nie? Moc tajemna. Panie. No i tu trzeba wskrzesić biednego nowicjusza. Spłacić ich, taka twoja wola. Z radością. No, uda się podejść, więc nie muszę zmieniać butów. Teurk. No jak ładnie chybienie. Tylko Teurk będzie pewnie szybszy, chociaż mam 44 inicjatywy. Ma 45, no zobaczymy. A wyprzedziłem. Spoko. ...250 talizman gromu. Stówka. A w jedną jednostkę. No zawsze spoko. Stówkę w jedną zamiast 75 we wszystkich. Coś tam więcej można byłoby zadać. No i z innego źródła. Tak by tam jakiś był, nie wiem, czarny smog albo smog śmierci, to mógłbym wtedy zadać obrażenia. Albo na tej ruinie nawet, co wcześniej byłem. To od razu mógłbym skasować tą wiedźmę, nie? No to też zawsze jakiś sposób by był. Dobra, no Sferacie, to idziemy tam expy school zrobić. Schował się za miastem, myśli, że go nikt tutaj nie podejrzy.
cwaniaczek jeden. Szkoda, że Imperium sobie nie opracowało pośpiechu, ale no to... Po co? Nie potrzebują tego. Dobra, to idziemy w kierunku naszego krasnoludka. Panie. Jaki masz rzeczy? Kradnij tam co jeszcze można. O, już nie pokradł. To kupujemy. Złota tyle jest, że się pokradnie. Pokupuje, znaczy się. Tutaj po jednym takim celności. Co my tu jeszcze mamy? Ochrony, no to nie, to już tego nie chcę. Jeszcze mnie stać na te celności będzie. To sobie wezmę. Czy ataku niecelności. To nawet będę mógł sobie po prostu tak, o, odcieniem brać. Wtedy z, razem z pieśnią broni to już będą naprawdę spoko szanse trafienia. Proszę. No i opuścimy przedmioty dla naszego dowódcy. Dobra, panie romantik. Teraz dla ciebie będą przedmioty. Anielska kula. Na razie sobie rzucimy dwie. Jak zrobi kolejnego, no to się wtedy skorzysta. Dobra. Zakończmy turę. No co za... Kurde, już myślałem, że się nie połasi. Połasił się jednak. Oho, no tak. Teraz będzie strzelanie petardami na zewnątrz. Dobra, teraz żeby coś zostało ruchu. 75. Dobra, to możesz przyfasolić. Ty możesz tutaj i czekamy. Dobra, mamy czcigodnego wojownika. Ten sobie zbierzemy doświadczenie. No i dobra, czekamy, aż sobie zrobi następną istotę. Proszę bardzo, jest anioł. Zgarniamy doświadczenie. No, 160. Bardzo ładnie. No i czekamy na kolejnego maga. Aż sobie zrobi. To ja ci nawet dam trochę siana, żebyś nie narzekał, że nie masz. Żebym ja nie musiał czekać za długo. O, następny maguś, proszę. Nie wiem, co on tam co, zebrał coś? Tam nie było żadnego skarbu. Co ty tutaj wymyślasz? Dobra, masz. Teraz przywołasz mi orka i czempiona szkieletów. No, zabieraj to. Ty, ale Rózgowicza tu w umowie nie było, więc... Co ty mi tu odwalasz? No, dobra, pieśń broni jeszcze może bym sobie wrzucił. A reszty czarów nie chcę.
A przywołuj, jest champion. Muszę uważać, żeby arcywampir tu nie wyprzedził, bo jest taka szansa, tam wtedy przypadkiem pozbył się naszego przyjaciela, który nam ekspy daje. Dobra, mamy orka. No i dobra, doświadczenie zdobyte. 133. Okej, no to już wykorzystaliśmy klany do maksimum. I teraz zdałoby się przyatakować stolicę, tak żeby zostawić tam jedną jednostkę. Jeszcze lodowe gitary. Już mają na tyle dużo życia, że oni się praktycznie uzdrawiają z tego, co tutaj zostanie zadane. No, zobaczmy, jak tutaj inicjatywa. No, będzie za mało. No, ale co, spróbować można przecież. Nikt nie broni. Dobra. I zaklęcia. Jeszcze zwinność mam poza hymnem klanów. No właśnie, skoro mam zwinność, to przecież to akurat chyba będę miał wtedy 90 inicjatywy widmowym. To już loteria. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Okej, to jeszcze lodowa tarcza, święta zbroja, gdzie dużo łatwiej w takich okolicznościach walczyć. Zdarzało się, że jak grałem tą mapę, to nie rozwalałem stolicy imperialnej. Albo jak grałem Imperium, no to wtedy nie zawsze rozwalałem stolicę Horde. Także no, różnie to bywało z tym. No i tu już nic nie mam więcej do rzucenia. A, i 5 eliksirów jeszcze. Dobra, to starczy dla was, bo wy tutaj nie musicie robić obrażeń. I natychmiast, dobra. Jakie to obrażenia? 90 i 86. No zadać bym mógł. Albo wzmocnić. Jak tutaj? No to tutaj pójdzie z lekkostopymi, to lepiej nie. Tutaj paraliż musi wchodzić i już. Pozbądź się go talizmanem. Sobie będziemy musieli jakoś tą walkę stoczyć powoli, bo powoli. No, no nie inaczej. Tak musi być. Teraz te 44 inicjatywy, no tam już będzie 55, tu 63. No to może być szybszy niż jeden z moich widmowych. Inicjatywa widmowego nie była taka ważna, bo i tak musiałem się przedrzeć przez pierwszą linię. No, odcień tak dużo nie zostanie, ale to tam mało istotne akurat. No i wyprzedził Minosferat, jednego widmowego. Muszę bardzo uważać, żeby nie zepsuć tego planu.
powoli się jakoś doczłapiemy. Najlepiej, żeby wszyscy tutaj doświadczenie zdobyli, więc nie uciekam ani Nosferatem, ani arcywampirem. Sporo doświadczenia by się zmarnowało też wtedy. Sobie powoli, powoli tutaj sprawdzam, żeby przypadkiem się nie rozpędzić. No i zaraz wykończymy strażnika. No, jeden punkt życia. Dobra, a to spierdzielamy. No i proszę bardzo, są poziomy, tak? Tutaj oczywiście nie ma na arcywampirze dowódcy, no ale a blisko było. Teraz można wysłać szpiega. Jak to pięknie wygląda, Witar martwy. Teraz ciekawe, bym zostawił w ogóle przedmioty jakieś. Jakby to się rozwiązało ostatecznie. Musiałbym jakieś śmieci jeszcze posiadać. A takowych nie mam za bardzo. Pójdę jeszcze na górę do tego smoka. Walkirię trzeba było puścić. Dlaczego tylko Roka? To za mało. Nie chcę mi się z tym Rokiem wojować. Więc już sobie pójdę na barbarzyńcę. No i oni zaraz zrobią dowódcę. Nie będą wskrzeszać Witara. Mi się to nie opłaca. A nie uda się tam podejść. No nie, tutaj to nie opłaci mi się nawet zdejmować kapci. Nawet jakbym podszedł tutaj przez miasto, to też by nie starczyło. No dobra, no to tak musi być po prostu i tyle. Tak sobie zostawimy. No i jest zielony smokeł. Pieśń broni. A, jeszcze animację bym sobie mógł włączyć. O, wpadł poziom. Jest ósmy, dobra. I to jeszcze nie maksimum. Eliksir mocy, proszę bardzo. Coś, czego można byłoby użyć na walkę w stolicy. Ale znalazłem dopiero teraz. Dobra, czyli tutaj już powiedzmy, że mamy porządek. Pójdę na te ziemię legionów, bo tam się coś kotuje, coś expi, więc... No ciekawe, co to tam się dzieje. Moc weźmiemy. Aj, naprawdę, nie uda się to. Spiegnijmy buty i może coś tutaj... O, właśnie. W sumie hymn klanów i zwinność też mógłbym wrzucać, tak to nie byłoby właśnie o takiej sytuacji jak teraz. Że mi tu jakieś wilki atakują. Wilki jakieś. No i znowu zamiana butów. Czekamy, co klany zrobią. To będzie ciekawe. Chyba, że mnie zadziwią i wskrzeszą. Witar sobie stoi z przodu, martwy. Teraz dopiero stolica jest prosta do zdobycia. No teoretycznie bym naprawdę mógł tam bot wejść i też zrobić robotę. Ale wiadomo, że on tego nie zrobi. Zresztą nawet nie może. Chyba, że może. W sumie. Skrywalnej rasy bot. Ciekawe, czy by tak dał radę. Ale to było... Muszę to przetestować. Czyli sobie zrobię właśnie tak jak tutaj. I zdarzenie, że się pojawia jakaś jednostka od drugiego bota i atakuje stolicę. Ciekawe. Czy ją zburzy wtedy.
Bo neutrale, z tego co wiem, co doświadczyłem kiedyś na jakiejś mapie, kurde, customowej. Porąbana ta mapa była. Wchodziliśmy w jakieś miejsce. Przywoływaliśmy Nebirosa, który miał szał bojowy. No i on w pewnym momencie dobierał się do stolicy elfów. Tylko że tak się dobierał, że cały czas atakował, wracał i tak gdzieś do, powiedzmy, no nie wiem, mniej więcej do 30% punktów życia schodziło strażnikowi, on się wycofywał. Nie mógł tej stolicy zdobyć ostatecznie. Tam Nebiros, jeszcze jakieś jednostki były, to bez problemu by porobił, nie? A nic takiego nie miało miejsca. To było zadziwiające. Dobra, ja zrobię tak, zwinność hymn klanów i jeszcze rzucę, mam tyle przecież many. To przecież, kurczę, korzystajmy. Ja tutaj rzucę zgrozę, sacharozę. O, i teraz wąż nie będzie taki szybciutki. Proszę bardzo, i teraz ładnie porobione. No. No i elegancko. Tak to się robi. Eliksir wszechpapy. To może na mojego dowódcę, bo on tak trochę odstaje z życiem. Jakby nie było. No i dobra, jeszcze jedna tura. Zrobimy sobie tutaj te ruiny i smoka. O, o, zrobił dowódcę. Zrobił dowódcę. Stać go na dowódca, żeby Witala wskrzesić, to już szkoda. To jest paradoks. Dobra, uciekłeś jeszcze. To cię tak dobijemy. Dobra, wrzucimy zaklęcia. I wykończymy tutaj ruinę i smoka. Z zaklęciami trochę trwa, jak zwykle. Jeszcze te klątwy mam tutaj, można by tego użyć. To od legionów. W zasadzie to jest najgroźniejszy przeciwnik teraz. Z tych, co został. Tu może coś zarzucimy. Na przykład właśnie tą klątwę demonów. Kronosa jeszcze można wrzucić. Czy nawet zgrozy tam nie potrzeba. A mam jeszcze klątwę jedną, sobie opracuję. Zgnilizna. No, mamy tutaj doświadczoną sukubę. Ale i tak więcej obrażeń zadaje na wszystkich niż z tego talizmanu, więc on już mi jest niepotrzebny zupełnie. Pozbądź się go. No, sukuba jeszcze może tutaj zadziałać. Ale my mamy inicjatywy więcej. Teoretycznie byliśmy szybsi. No, w praktyce aż tak pięknie nie byłoby. Może. Bo nie musiałoby. Dobra, 415, tu jeszcze jest awans odcienia. Normalna sprawa. 1000 sztuk złota i pierścień wiedźmy. No to pierścień wiedźmy akurat nie przydałby się. Siódmy poziom smoka. No ładnie, ładnie. To ekspił konkretnie. Trzeba przyznać. Tu się trochę jeszcze podleczymy. Akurat do pełna. No, trzech tur aż potrzeba, żeby się zająć smokiem. No i ładnie. Widmowi na 8. Odcinek na 11. I na 7 mamy arcywampira.
dowódca na 8 poziomie. No ładnie tutaj sobie już z tymi obrażeniami radzi. Wiadomo, to wszystko zaklęć jest też. O, kolejne buty żywiołów. Co ciekawe. Księga ognia, tak. Dobra, rzucimy sobie jeszcze szkieletora, jak już to zbierze. Co ja tam mam się fatygować specjalnie? Tyle many mam, to przecież się użyje. Kolejny eliksir mocy. Talizman piekieł. 75 na wszystkich. No jakieś tam talizmany mamy, ale to chyba prędzej już by na dowódcę wojownika takie obszarowe by działały. No i dobra. O co? Jeszcze czyszczenia trochę mapy zostało. Ale to sądzę, że w następnym już odcinku się z tym wszystkim może wyrobię. Także ewentualnie jeszcze tutaj zrobię tego orka, co jest przy magicznej wieży. Ach, dobra. Butów nie zmieniłem. On podejdzie sam. Albo nie. Taki jest. Wezwanie mściciela, tutaj mam Menta Potens. Dobra, kupujemy, bo przecież złota to jest tyle, że ho ho. Dobra, załóżmy buty. Zwiększmy sobie inicjatywę. Mogę jeszcze wrzucić jakiś czar chyba. Ofensywny. No nie wiem, ile ten wyznawca tam życie miał, to chyba nie chce się za bardzo wcinać. Dla bezpieczeństwa może tylko 30. I z grozą. No, tam 50 chyba miał życia. Czy 55, coś takiego. Tak, 55. No i teraz nie ma takich na styk, że może oni zaatakują, może ja, bo mieli przecież inicjatywę obniżoną, ja zwiększoną, więc nie było szans, że tu ktoś mnie uprzedzi. No i dobra, podejdę tu tylko bliżej. I to wszystko na dziś. Dzięki wam za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No i zbliżamy się ku końcowi tej misji. Myślę, że następny odcinek będzie na tej mapie ostatnim. Tu zostanie wyczyszczenie wszystkiego. Zdobycie ostatniego miasta. Do ekspienia jeszcze. No i zobaczymy, jaki tutaj poziom w ogóle maksymalny dla dowódcy jest. Może uda się to wymaksować. I spróbuję może, żeby Kelany jednak wskrzesiły Witara. Może się uda tak uczynić, jakby zablokować tam miasto, stolicę przedmiotami. Zobaczymy. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i na razie.